nie ucieka! Tu za szybkuskę. Prosiła o krótkie podsumowanie rajdu? No, jesteśmy na mecie tego rajdu. Cieszymy się bardzo, bo rajd był bardzo trudny. Przesiew był dosyć duży. Z oponami, no tak żeśmy starali się poszanować auto, trochę się obudzić po zimie. Auto poszanować na tych dziurach. Z Bartkiem bardzo fajnie nam się jechało. Dyktowanie było, kurczę, idealne w zasadzie. No tylko trzeba się obudzić tak trochę po zimie, no bo to takie na rozruszanie. No strasznie dziurawy ten odcinek i cieszymy się, że nie mamy kapcia. Ja stawiałem na to, że będzie kapać. No mieliśmy dwie zapasowe opony, a na szczęście nie użyliśmy tego, więc... No jedynie taki stresik, bo na seryjnej gumie jechaliśmy z tyłu, bo tylko to nam zostało, bo dzień przed rajdem slick Michelina się okazał dziurawym slickiem Michelina. I nie dało się go użyć, więc kombinowaliśmy, ale jednak poszło na seryjnemu gumę i troszkę latał ten tył. No, na filmach przypuszczam gdzieś tam no będzie, że nam uciekał ten tył dosyć bardzo, ale fajnie. Fajnie, że w ogóle klasa się zebrała i szybcy chłopcy się pojawili, więc myślę, że kolejne rajdy będą obfitowały w emocje. Będziemy się gonić nawzajem, coś czuję w nadchodzącym sezonie. Ale żeby tylko dobre opony dorwać w końcu, no i będzie gitara. Będzie super. Do przedstawiciela firmy Krause. A jest z nami załoga numer 140, Michał Duda i Bartosz Rozkrót. Oni wywalczyli drugie miejsce w klasie 9 puchary. Wręczy Zbigniew Domski, przedstawiciel sponsora generalnego firmy Krause. Do cieplenia byliśmy co frigo. Załoga numer 140, proszę Państwa, i meta tegorocznego rajdu. A do tej mety zbliża się też kolejna załoga, to numer 142, Klaudio Temple i Jakub Wróbel, Honda Civic.